wlewamy olej do wody. Piec jest szczelnie zamknięty. Olej spala się, wykorzystując tlen zawarty w atmosferze pieca, a potem zaczyna pobierać ten tlen z tlenków metali barwiących. Tlenek miedzi bardzo na zielono, a jak odcienimy, to mamy różne odcienie czerwienia. Czasami to jest róż, jak w tamtym, bo tam czego dostaje nas cały siarczan miedzi tutaj. Siarczan miedzi z kolei jest solą. I możemy biskwitowy czerwot, to znaczy inny raz wyglądać, czy bardzo chłodno, możemy nasycić tym siarczanem, po czym kładziemy szkliwo niebarwione i ono sobie z tego czerepu bierze ile chce, tak jak przy seladonie, gdzie naczynka seladonowe są toczone z porcelany, ona ma kolor czekoladowy, a potem po biskwicie kładzie się na tym bezbarwne szkliwo i ono wyciąga sobie ten, mamy różne odcienie tej zieleni, prawda, a czerep w środku zostaje biały. Jak się takie naczynko stłucze, to tam jest taki cieniusieńki czerepik, śnieżno-biały. Porcelana pozbywa się tych tlenków, które ją brudzą i po prostu osiąga biel. Co to pan mi bardzo proszę. My mamy taki słupek już w tym, z takim szkiwem. To są moje domowe formy stoją razem z obrazkiem Sunarskiego Uliczka z dziećmi. Tworzą taką całość, bo ja zawsze dbam o konteksty, żeby razem wyglądało dobrze.